nights we spent together, and how your skin felt on my skin. And I'm just calling to let you know, ooh, I ain't been thinking about you. Been thinking about you. Been thinking about, thinking about, thinking about. I ain't been thinking about you. Jak Kazima, ile? Metr śniegu, to jeszcze no, nie widziałem metra. Tak. Żeśmy dotarli. Dotarli ledwie, no. Jesteśmy, no co tam mogę jeszcze... Widać jaka pokrywa śniegu. A powiedz tutaj Tomek, Piotrek i Tomek, jak postrzegacie hodowlę pana Józefa? No po tym zobaczeniu to... Ja już wcześniej te gołąbki oglądałem, super. No wiadomo, tu są inne tereny niż u mnie na Śląsku, obojętnie. Tu musi być gołąb, jak to mówię, twardy z charakterem, no ja żeby dotarł do celu. Ja tu chciałem zobaczyć, właśnie przyjechałem zobaczyć. Józiu, jak to powiedziałeś, z trójki już dawno nie wypadły. No, w trójce się mieszczę. W tym roku, w 2018 byłem w typowanej pierwszym wicemistrzem, a 7 z 50 byłem mistrzem. 2006 rok, było początek takiej wielkiej kariery. 2006. I do teraz 2018 roku cały czas w tej pierwszej trójce. Co? No raz tylko wypadłem w tych latach poza trójce. Raz to świadczy. Dokładnie. Raz wypadłem. No ja zaznaczam, koledzy, to jest inny teren, no. Nieraz znajdzie mgła i te gołębie muszą mijać, no. Gdzie pogoda i muszą być, jak to, twarde gołębie z charakterem. O, no a powiedzmy, skąd gołębie takie najważniejsze, te, które się sprawdziły tutaj, panie Józefie? Skąd się sprawdziły? No to ja mam, dużo gołębi mam, od Józka Zasadniego, to jest mój najlepszy kolega, to jest wielokrotny mistrz. Co mówisz, czwarty w intermistrzostwie, o tym? Nie. No, był czwarty w intermistrzostwie w Polsce, dziesiąty w intermistrzostwie w Polsce. No to super, z takich terenów, gadajmy, ciężkich. I co mogę powiedzieć? I mam te gołębie super, dwa gołębie, ta 30-37 i 26-72. To mam od kolegi Sarendy, od Karola Gąsienicy Bryjo. On ma te gołębie tam, z córka jedynkę ma od Michalaka. Od Michalaka, te gołębie, czyli to co wiemy, tę jedenastkę, jedynkę no, i tak dalej. To... Te jedynki ma córkę i od Warzechy kupił na licytacji dwa samczyki i to zagrało. Powiedzmy, teren Zakopanego to jest teren ciężki do lotowania. Ciężki, no i tego gołębie idą. Tego ta idą, samiczka, czyli... jedna, te, od Karola te dwie samice, bo to są siostry, to jedna miała w tym roku 3,45 w B, ta 30-37 była pierwszą lotniczką okręgu, 14 konkursów, 9 coś miała w C, ta 30-37 i była pierwszą lotniczką okręgu. Co ja mogę powiedzieć jeszcze, że Józiu, od kiedy masz gołąbki zamknięte? No ja mam gołębie stare zamknięte, można powiedzieć od połowy sierpnia. No to już miałem w ręce te gołębie, co nie latają. To jedwabiste zbudowane, tak, gołąb tak, powinien tak wyglądać. Pamiętajmy, sportowiec, hodowcy, jedno, za darmo wynik nigdy nikomu nie przyjdzie. I zobaczmy, jest godzina, mamy godzinę powiedzmy teraz 15-14, a ja widzę już tam gołębniki doświetlane są, czyli gołębie już mają powiedzmy doświetlany dzień, żeby po prostu ten dzień miały przedłużany, ładnie się przepierzyły. Ale tak widzimy, to już jest hodowca z krwi i kości od wielu lat. Pan Józef taką osobą jest, która przede wszystkim gołębie potrafi przygotować do lotów. Bo jeżeli przychodzą 500, 700, to pan Józef na takich lotach potrafi wygrać. Tak? A czemu ja mogę szybko poznać hodowcę? Jak mi przyniesie parę gołębi i ja już wiem, czy ma rękę do gołębi, czy coś, jedwabiste upierzenie. Jak ktoś mi przynosi o tej porze matowego gołębia, jednego, drugiego, trzeciego, nie ma siły, że będą te gołębie nawet w trójce w oddziele latać. O to świadczy już hodowla. No, jak wejdę, parę gołąbków wezmę do ręki. A panie Józefie, a najważniejsze gołębie jeszcze w pana hodowli? Takie, które przyczyniają się najbardziej do wyników? No to była 109. No masa gołębi, 386, to mógłbym wyliczyć, no, 30, tam, przez te 10 lat to 30. I gołębie, które robią po 12, po 14, po 10 konkursów. No, po 11, 12. Gołębie ma pan cały czas u siebie. Te. Są. Czyli widzimy hodowla super. No i przede wszystkim hodowla, która gra na terenie górzystym. No. Hodowla, która na terenie górzystym gra na ciężkich warunkach, bo zobaczmy tak jak dzisiaj, no gołębi nie jesteśmy w stanie wypuścić, bo na dachu gołębnika mamy metr wysokości śniegu. Więc tutaj tereny zimowe już są tereny, gdzie gołębie siedzą przez cały okres w gołębniku, nie latają, tak? Całkiem inne. No i co jeszcze chciałem powiedzieć, bo ja w 2009 nabyłem od tego wielokrotnego mistrza oddziału Józka Zasadniego 18 sztuk.
i z tych gołębi też mam. Trafiłeś akurat, nadały się i na ten i teren. Od tego Józka Zasadniego też mam pierwszą lotniczkę oddziału po całej parze, okręgu. Pierwszą lotniczkę okręgu po całej jego parze. Też mam, no po prostu jest. No. A Józef Zasadnicką miał gołębia? No to trzeba byłoby się jego pytać. No, no. Po prostu. To mówiłem, ja, że tam... ja tam nie wymagam rodowodów, jak leci, no, jest to leci. No, no. Ja też mówię, papiery nie latają. Fajnie, jak gołębie się pokazują, a później wiedzieć, z czego się wywodzi. Z czego się pokazuje. A niektórzy chcą od razu papiery, a ja wolę odwrotnie. O to a resztę to biorę masę gołębi od tego Karola Gąsienicy Bryoksarendy. I po prostu te gołębie się sprawdzają, tylko że on lubi tak z tymi papierami, z tego, no ma z tego Michalaka, ma z warzechów, no i biorę dużo gołębi od niego, od tego Karola Gąsienicy Bryoksarendy, mojego kolegi z oddziału. Gołębie, które wszystkim robią robotę, prawda? No, robią. Robią robotę i tutaj w terenie, tutaj tak jak mówimy, 2006 rok, początek takiej wielkiej już kariery pana, Józefa, do 2018, tak mówimy, nie schodzi pan w ogóle z trzeciego, tej pierwszej trójki, oddziału, okręgu i tak dalej, prawda? Tak, tak. Więc to pokazuje hodowlę. Raz wypadłem, no. Dokładnie. No i w okręgu... 12 czy 13 lat. Panie Józefie, przede wszystkim w okręgu lotniki, w oddziale lotniki. No. To pokazuje klasę hodowcy. A gołębie, jeżeli lecą, no to i automatycznie... Kiedyś gadał, mówi, że ciemno z Holandii czy z Brukseli ten gołąb? Z Holandii, no. No też mi z Holandii przyszła. Wygrała. Czyli ciemno, jakby, ciemno jakby, słuchajcie, jakby nie ciemno. te kamery, które tam są z tyłu, widzimy przy tym, który nie, to by nie pokazało się, tak? No, byłbym nie wiedział. No, najważniejsze jest to, że przez tyle lat cały czas wiesz, na poziomie w trójce, no to jest najważniejsze. A stąd się, żeby tak na skalę Polski to ciężko, no to tak jak mówisz, ten zasadny, no nie? Ja zasadni miał, no ten kolega wysoko. Był czwarty w intermistrzostwie. No to mówię, ciężko tu jest tak wyrwać się na poziom Polski. No i... Bo wiadomo, warunki, nie oszukujmy się, warunki no są... No tylko inne. Ten zasadni mówię, to on zdobył to czwarte miejsce w Gołkowicach, a teraz leci u nas. A i też dalej daje radę. Tak daje, już dwa razy zasadni Józek był mistrzem tutaj u nas, oddział. Widocznie gołębie i pojęcie. No tam leciał zasadni, leci w Zakopane. No rozumiem. No jest super hodowca. No, no o to chodzi. No, materiał i hodowca. Jesteśmy w pojemniku Samic u Józia Strączka. Tu mamy najlepszą lotniczkę okręgu. Ona ma 9 z groszem w C, tak? Tak, tak. No. I tu jest siostra jej? Ma D345. No to ta wygląda jak Pudzianowska, inny budynek, a ta jest drobniejsza. A to jest najlepszy lotnik, lotniczka 14 konkursów. 14 konkursów. 14. 14 konkursów. 14 konkursów. 30-37. To jest taka samica, która jest dość znacząca, bo tu mamy akurat jej siostrę, tą niebieską. Ona jest większa. 26,70. A ta ma w B, 3 z groszem. No 3,45. 3,45. Kapitalny gołębie. To jest jaki gołębi? To jest, to są gołębie od gąsienicy Karola Bryoksarendy, od mojego kolegi. Lecimy w jednym oddziale, gąsienica Karol Bryok, a on ma własną córkę jedynki od Michalaka i dwa samczyki od warzechy kupił na licytacji i złączył od warzechy samca z tą Michalaczką, nie z córką jedynki i takie gołębie wyszły. Jeszcze jest samczyk, brat ich, on miał dwa lata temu 10-14 B. On już jest w wolierze, bo zauważyłem, że gołębie idą z niego i odłożyłem go do woliery. Rozumiem, no że ta ma B w budynku to jest taka większej budowy, a ta jest zaś w C, to się nie dziwię, że ma B w C. To będą na aukcji wnuki. Wnuki, tak. Jeden gołąb jest wnuk i tu wnuk też jest. No, z tej samicy też. Gołębie kapitalne, taki, które przede wszystkim... A samica wygrała dwa razy i z Niemiec robił. I przede wszystkim najlepsza lotniczka okręgu. Tak? Okręgu i w Zakopanym tereny, mówię, górzyste, wszystko to no, świadczy o charakterze. Bo trochę pokażę jej budowę skrzydła i filecy, bo to jest, kurde, powiem szczerze, fantastyczne, jak ta samica... No, że ta jest taki z budowy z przodu, taka, mówię, jak to Pudzianowski. Ta jest, ona jest taka pierwsza. Ta jest taka inna, mniejsza samica. No, ta no i ona drugi dystans, no. C, a ta do B, tak, no już. A w A kategorii coś umie, tak 100 km też się. No ale w połowie konkursu. Rozumiem. 14 konkursów. 14. Na 14 wkładań. Tak. 14, pierwszy lotnik okręgu. No to lepiej, no 14 konkursów. O. To są dwie siostry. Następny gołąbek, Szymel, ta samica mi się dosyć fajnie podobała. Dosyć taka trochę innej budowy, większa. To się wodzi od Stasia Bobka z gołąbka. Tak, no miałem pożyczonego. Kilka sztuk od niego i... A Józiu, a jak ten gołąb leciał szczególnie tak? No, żeby na te konfecjenty to wiadomo, nie byłby w dziesiątce, ale leci. Leci stabilny. Dla mnie jest stabilny. O to chodzi. Dla mnie jest stabilny. A to, co trzymasz teraz gołąbka?
To jest wnuczka tej 30-37. Aha, rozumiem. Tej, co no. miałem w ręce. No. No tej, co dziewczynce, no, tak, no. Najlepsze lotniczki okręgu. No, gołębie, które robią robotę tutaj w ten. Ale zobaczmy, bo teraz tak, panie Józefie, z tej gołębi, które tu mamy, te samice, to te samice zostały już na kolejny sezon do lotania, a w tym sezonie 17. No, ale będą do lotu, no. Wiem, ale robiły swoją pracę, tak? Robiły to, one już robią parę lat. Ja wam coś powiem, bo te gołębie już są długo. U mnie nie są, dopiero 2 tygodnie nie wypuszczam. I to mnie dziwi, że mają jedwab. Ja wchodzę do hodowcy i daje mi parę gołębi, to wiem, że to jest hodowca, a nie paprach. I tyle, to tak wygląda, no. Nie, z gołębiami, widać no. klasa gołębnika. No. Wiadomo, no, tu ciężko się wybić na skalę Polski, no. Ale cieszy się w oddziele, cieszy się, warunki ciężkie, na tyle lat, tak w czołówce oddziału, to ino, tak jest. To ino gratulować. I tyle, no. Przede wszystkim to zobacz, Piotrek, jak wygląda gołębik. Jak super, to dom! To nie gołębik, to jest dom. I no na zewnątrz, wiadomo, jak dychniesz powietrzem Zakopanego, no. No, tak to wygląda, nie szczerze, no, nie czuć, że tu są gołębie. Teraz my przeszli do gołębnika samców. Może Józiu coś powiesz o tym gołąbku 46-67, z czego się wywodzi? To jest gołąb z takich super gołębi 65-41 mojego starego, dawnego lotnika. I on mi też idzie super, wiadomo, nie na takie koeficjenty jak do 10, ale 20-30 ma. Żeby bo takie były 4, to też byśmy powiedzieli. A wiadomo wynik, bo te najlepsze asy to już masz wycofane do woliery. No, te lotniki to mam w wolierze. Pierwszą lotniczkę okręgu już dałem do woliery. Rozumiem. Kilka lotników pierwszych, drugi rozumiem. Lotnik oddział. No, to co się sprawdza, no do woliery, no, bo to już są w wolierze. Bo i ja chowam z tego gołębi. No, rozumiem. Sprawdzonych swoich na terenie, co się sprawdza. Ten gołąb, co jeszcze Tomek trzyma, to jest gołąb z czego? Ten fajny gołąb. To z Michala, to jest gołąb od Karola Gąsienicy Bryjo. Z tych gołębi, z tego Michala Kaja Worskiego, z warzechu. I z warzechu. Te gołębie mi się podobają. No a powiedzmy, panie Józefie, co świadczy o tym sukcesie? O sukcesie, żeby wygrywać? Gdzie hodowcy powinni szukać tego punktu zaczepienia? A już jedno ci się, bo trenujesz gołębie? No, wywozisz? No wywożę w kwietniu wywożę. Jak no, się udaje to 5-6 razy w 4. A w czasie lotu? Nie wywożę. Nie? Ja nie wywożę. A mówią, że jest dobrze w środku tygodnia, nie? No, przynajmniej nie czwartek, piątek raz no, żeby, je pobudzić. No żeby je coś no. Spróbuję może w tym roku. No, będziemy widzieć. Raz, no wiadomo, zależy od czasu żeby, jak każdego. No, wracając do czas to ja mam, ale no, ja się nie chcę. No ale mówię na pewno by to pomogło z 5 minut. No. Ale o czym to świadczy, że ktoś weźmie gołębie, może z nich jeszcze więcej wyciągnąć. No o to chodzi. No, to jest jak wracając tam do pytania, czyli powiedzmy, co świadczy o tym sukcesie? Jakby pan mu powiedział, bo jest pan osobą, która to co mówimy, nie schodzi z tego trzeciego miejsca, drugiego ani pierwszego. No idzie szukać tego punktu zaczepienia. Ja myślę, że też idzie ręką i dużo szczęścia trzeba. Trzeba mieć szczęścia. Tak, w życiu tak gołębia. Tak jest gołębia. To pan Józef jest bardzo skromnym człowiekiem. Przychodzi jak też musi być skromny. O to chodzi, no. Czyli to co mówimy. Ja jestem tu drugi raz u Józia, no i bardzo mi się tu podoba. Myślę, może na Sylwestra tu ekipą zawitamy i tyle, no. Będzie tylko wolne miejsce, to przyjdzie od 40. Podoba mi się tu, z charakterem człowiek i tyle, no. Przede wszystkim powiedzmy w ten sposób. Teren Zakopanego to jest teren bardzo ciężki do lotowania. No mówię, jak mgła tu zajdzie, to te gołębie mijają, te najlepsze mijają bokiem i z tyłu idą. No i a ty jako gołębnik masz ustosunek na pierwszym pomiarze, czy bocznym? Ja czy mam prawie ostatni. Aha, ostatni. No zależy jak to wszystko tam. No ja mówię, że ostatni jest najkorzystniejszy. Nie wiem, wszyscy tak mówią, ale czy to prawda, nie wiem. Ale muszą być gołębie. Ja to jeden umie wygrać z pierwszego, jeden z tyłu, bocznego. No i a niektórzy co marudzą z tej strony, z prawej, lewej. Wziąć się za gołębie, za pracę. W górach gołębie raczej nie przelatują, co nie? Przelatują gołębie od tyłu. Mamy prawie cały czas wiatr zachodni, wiesz? Spychaj. Rozumiem. No i z kierunku mało kiedy idzie. Rozumiem. Spycha na wiatr zachodni, no ale takie są loty, no. Muszą być twarde, no, sprawdzone, za to ty te najlepsze lotniki do woliery z tego ciągniesz co sprawdzone. No już w wolierze mam tam, ponad 5 lotników. I tak to wygląda. Takich super dużo. Czyli widzimy praca. Za rok się przygotowujemy, przyjdziemy tutaj na pewno w trakcie sezonu na lot. No. Do pana Józefa, a bardzo ten. No nic, przejdziemy jeszcze tam do biura, zobaczymy, może coś dowiemy się jeszcze od pana Józefa, a jak nie, to najwyżej wszyscy hodowcy na pewno dużo jeszcze się o tej hodowli dowiedzą. Józio, ja mam takie pytanie, w 2006 takie najlepsze wyniki twoje, co na pudle byłeś. No, w 2006 byłem drugim wicemistrzem. No o to chodzi. Skąd gołębie, skąd nabywałeś, no gołębie, wiedzę, no czym się kierowałeś? W ten sposób. No, wiedzę to ja myślę, że trochę tej wiedzy posiadam, a gołębie
To tak różnie. Miałem z DV z 2000 roku, na wystawie były kupowane. To od kolegów, a w 2009 nabyłem 18 sztuk od Józka Zasadniego. Rozumiem. Wielokrotnego mistrza. W 2008 roku, prawda? 2009. A 9. 2009. I już te wyniki potem się jeszcze lepiej poprawiły. No i później byłem w tych 13 latach. Raz tylko wypadłem poza pudło. Czyli poza trójkę. Raz poza trójkę. A cały czas pierwszy. A 5 razy byłem mistrzem. A tak, drugie, trzecie, raz byłem poza pudłem w 13 latach. Zakopanego. No i pamiętajcie, i pamiętajmy też o wynikach na okręg, bo to jest znaczący sukces, tak? No i ten kolega, jak to się mówi, gąsienica Karol Bryok z Arendy, on tak lubi nabyć od kogoś z tymi papierami gołębi, no to miał z Michalaka, ma z tego warzechy. No i ja biorę dużo gołębi od niego. Rozumiem. Te gołębie się mi darzą, jak to się mówi. Rozumiem, zawsze coś tam wprowadzasz, no i no, od Bobka też masz od Bobka, parę... O Bobka miałem dużo gołębi pożyczonych, też tam jest... A on wiadomo, finansowy człowiek. No, on buli za gołębie. Tak, a ty to wyciągłeś z... No i ja to łączę, zasadnie, słuchaj Piotrek, no. Z Karola Bryjakowymi, z moimi i też tam jest kilka sztuk od tego... Bobka z tych pożyczanek gołębi, też fajnych i to łączę, krzyżuje. I rozumiem, że hodowca tutaj pan Bobek z okolic tutaj Zakopanego, to jest bardzo jakby... Taki, no tam mistrzuje w czarnym rynku. To jest hodowca bardzo wybitny, hodowca, no. Który przede wszystkim ma genialny wręcz materiał hodowlany, rozbudowy. Człowiek, który to co mówiliście, zamożny, który po prostu ma możliwość kupienia naprawdę najwybitniejszych... On kupuje drogie gołębi. Dokładnie, i tutaj pan kupił te gołębie od razu, które... No nie, bo ja Bobka za darmo. Aha. Pożyczył mi, on mi pożyczył. I gołębie, które... A i zobaczcie, i gołębie, które się od razu wprowadziły. I no swoje gołębie, a najlepiej sprawdzianem jest nie rodowód i no co? Kosz dla mnie. Kosz. Ale fajne papiery, jak są uczciwe papiery, ja mówię, fajne i wprowadzisz do swojej hodowli i coś nowego szybkości nadają. Tak to wynika, no ale najbardziej no sprawdzianym jest kosz. Z tego można powiedzieć, że to są gołębie. Z mojej gołębi, z tych DV, z Belgów, z Józka Zasadniego, z gąsienicy Karola Bryok, no i jest tam kilka sztuk z tych gołębi od Bobka pożyczone. Rozumiem. To ale... są już prawnuki, wnuki. Co ja ci mogę się już zapytać, ale to co roku coś tam przynosisz, czy pożyczasz, czy dostajesz, czy wymieniasz się? Coś co roku sprowadzasz? Chyba nie ma takiego hodowcy, żeby zamiłowany w sobie, a ja jestem na pudle. Zawsze coś. No, od Maciuszowskiego Darka też mam dużo gołębi. No teraz myślę też od Piotka nawet kilka sztuk. Damy radę. Na ja się tu czuję. Od Darka Waśmarczewskiego, jak to się nazywa? Od Darka też mam. Darek to już chodził się już do hodowli? Też prowadzony. Wcześniej jeździł, no nie do ciebie. No Darek już ponad 10 lat. No widzisz, no tak ponad to 10 wygląda. Lat. No. Z Darka gołębi też mam. No. Też wnuki, prawnuki. Zobaczcie, przede wszystkim to co ja zawsze podkreślam, że z Piotrkiem jak rozmawialiśmy w Zakopanem, a przede wszystkim tu u pana jest ten klimat. Taki klimat tych gór, gdzie można to odczuć. Ja to mówię ludzie z charakterem. To jest nasze koleżeństwo, ale uczciwe. To co podkreślam zawsze. Uczciwe koleżeństwo. Ja jeżdżąc tyle, to jeszcze nie widziałem takiego skromnego człowieka jak pan Józef. Jest naprawdę szacunek dla skromnych ludzi. No to jest... Przede wszystkim praca hodowlana, pamiętajcie. Praca, która ten... A właśnie, preparaty. Co jest podawane gołębiom, że one lecą, wygrywają? No to ja to leczę całe ponad 10 lat na Brokampie. To już nie zmieniam nic. Probak 1000 podstawy. No, to już... Żebyśmy gołębnika, to widziałem Brokampę. A karma? Odmrowczy. Widzisz, no. Ja też lecę, nie mówię, że wszystko, bo wszystko to nie lecę, no ale mówię ty 20%, na karmie też mrowcy, mówię, mrowce spotkałem, mówię na ogólnopolskie, mówię, kiedy będę miał upoz, a mówi, tobie to jeszcze dołożę. No mówi, no, śmiali mi się. Ale bardzo dobra karma, polska, dobra, jedna z najlepszych polskich karm. Dla mnie to jest bardzo dobra, bo gołębie lecą, no to ja lecę tak, super wdowce, super sport, lekko strawna od niego. Super dieta, taka R8 z grochami, no to jest kilka warstw. A i powiedzmy, a jak przygotować teraz, bo wiadomo, no, loty krótkie, loty średnie, to już hodowcy opanowali, ale jak maratony teraz? U was w górach to jest ciężki teraz, maratony teraz jak przygotować? No to już się daje grubszą karmę. Mocniejszą, tak? Mocniejszą. Tak, aby na 1000 szło, to pełne już... koryto i do boju, kto jest dobry, ja nie ten wygrywa. Ja daję do oporu gołębi. No, tak to wygląda, no. A te kwestia jeszcze jakieś preparaty takie jak dla ludzi też podaje pan? Coś takiego? Nie. Ja wyleczę według tej broszurki. Brokamp tam ma parę rzeczy to dla ludzi, wiadomo, no, też tam swoje, jest, no. No, no,
I no wiadomo, no opatentował dla gołębi i każdy tego się trzyma. No i trzyma się. No i zdaje egzamin, no to jest najważniejsze. No. Okej, okay, a Piotrek, ty jakbyś mógł powiedzieć, bo pan Józef jest taką osobą, która przede wszystkim do gołębi doszła już w 2000, tak jak mówiliśmy, to w 2006 roku. I te gołębie coraz lepiej, bądź raz, wiadomo, troszkę opadły na drugie miejsce. Ale słuchajcie, drugie miejsce mieć zakopane, no to drugie, się trzecie, równie, no. To jest szacunek. I teraz, jakbyś ty mógł porównać, bo jeździsz po wielu wybitnych hodowlach w Polsce. Józef Strączek, to jest dobry hodowca? To jest jaki hodowca? Według ciebie, bardzo dobry. I on mówi na początku, wozi, a ja bym mu tak dopowiedział, czwartek, piątek, za łeb, 60 km i myślę te 10 minut. 10% będą jeszcze szybsze gołębie, w ten sposób. Tak, czwartek albo piątek tam na 60 km. To z mojej perspektywy. Powiem, że mi teraz się nie chce wierzyć, że pan Józef... Na początku wiadomo tam... Ale to się nie chce wierzyć, że pan Józef w tygodniu pomiędzy lotami nie wozi, no bo to w tych czasach to, żeby być w trójce i nie wozić gołębi, jak mówisz Piotr, że... Na pewno 10% te wyniki, czy czwartek, czy piątek tam na 60, no. Zobaczymy, no coś będę umiał, to też podpowiem, no nie znaczy, że młodszy jestem, to nie znaczy, że wszystkie rozumy pozjadałem, no jak to ja to mówię, choć jestem mistrzem Polski, ale ja jestem skromnym człowiekiem, jakim byłem przed i po, jestem takim, bo ja tak w rodzinie wychowany jestem, tak to wygląda u mnie. Przede wszystkim pamiętajcie jedno, ciężka praca i to pan Józef może powiedzieć, bo to co ja nawet tutaj zaznaczyłem, my przyjechaliśmy tu jako w goście, gołębniki są oświetlone i gołębniki widać tętni tam praca. Przede wszystkim pamiętajcie jedno, atmosfera w tym gołębniku, jak my tam weszliśmy, czyste powietrze, to jest podstawa. Nie. Tam jak w domu, Józiu nie ma gołębnika, on ma domek. Domek, no nie oszukujmy, to nie jest gołębnik, to domek. No i przy gołębiach trzeba mieć, jak to mówię, dużo szczęścia, żeby były zdrowe. Ale najważniejsze, musi być gołąb też, osła, konia wyścigowego nie zrobisz, zawsze to podkreślam. Musi, przyjdzie etap górski, 300 podwiat, 500 podwiat, musi być materiał, no. Chobyś trenował, obojętnie czy byś mu brokampy sypał tonami, jak jest osioł, zawsze będzie osioł. No, tak to wygląda. Dokładnie, no nic, hodowcy, pamiętajcie, praca, kto będzie chciał... Zapraszamy do hotelu tutaj, do Heliosa. Cyrla, to jest kilometr, dwa kilometry od Zakopanego. Jak my są non stop, tu klienci są... 5 kilometrów od Zakopanego. No 5 kilometrów, ale panie Józefie, to jest wręcz jedna droga. Jedna droga, ale na więcej śniegu ale tu. Nie, muszę powiedzieć panie Józefie, że u nas z gminy, cała gmina była tutaj z Dąbrowy Zielonej i bardzo zachwalali pan. Ten hotel sobie zachwalali bardzo. No. Widać, ale i turyści, którzy tutaj emocje ich ponoszą wręcz. No, ale ja nie będę mówił dzisiaj z przytupem i z gwizdem, bo alkoholu dzisiaj mleko było już. Niektórzy gadali za dużo albo coś. Ja już ochłonąłem dzisiaj mleko, kozie piłem i tyle, co bym powiedział. A teraz dopiero siadam, będę pić. No, tak jest, ale mleka oczywiście. I pociągniemy parę dni. Tak jest. Ale mleka, kozie mleka. Mamy środę, a do niedzieli jeszcze dużo czasu. Pozdrawiamy wszystkich. Teraz to idziemy na gołębniki oglądać gołębie. Pozdrawiamy wszystkich. Życzymy mistrzostw okręgu Polski 2019 i się spotykamy jak na olimpiadzie. Na olimpiadzie się w Poznaniu zapraszamy wszystkich i tyle. No. Dobry lot i dobrego sezonu. Jak panu Józefowi szczególnie zdrowia. Jak jest zdrowie, to będą wyniki.